Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W telewizji Chrystusa Króla z Chicago wita Państwa Małgorzata Pietranik. Dziś moim gościem jest ksiądz dr Roman Piwowarczyk, filozof, teolog, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Szczęść Boże! Szczęść Boże, Pani Małgorzato i wszystkich serdecznie witam po raz kolejny, którzy nas słuchają, którzy się razem modlą i którzy w Panu Jezusie Chrystusie Królu odnajdują tą największą, że tak powiem, fontannę łask, które nam są dzisiaj tak bardzo potrzebne. W naszym dzisiejszym programie chciałabym porozmawiać z księdzem doktorem o wspaniałym filozofie greckim, jakim był Arystoteles. Należał on do najbardziej znanych starożytnych filozofów. Jego filozofia nadal stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń. Arystoteles jako uczeń Platona, czego nauczył się od swojego mistrza? Więc Arystoteles miał dużo czasu, żeby dobrze poznać swojego mistrza Platona. Przez 20 lat uczęszczał do szkoły, w której właśnie słuchał jego poglądów, w której mógł razem z nim się przechadzać, dyskutować, zadawać pytania, przedstawiać swoje propozycje. No i oczywiście bardzo dobrze poznał w ten sposób poglądy swojego mistrza. Trzeba powiedzieć, że dla Arystotelesa właśnie Platon był tym największym autorytetem, gdy chodzi o wiedzę filozoficzną i w ogóle tę pewną postawę, którą wówczas Arystoteles też rozwijał, a mianowicie postawę takiego mędrca. Trzeba powiedzieć, że Arystoteles nie zajmował się tylko filozofią, ale w tamtym czasie posiadł ogromnie wielką wiedzę, wszechwiedzę, byśmy powiedzieli. I na temat astronomii, i na temat biologii, i na temat zoologii, i na temat właśnie tego wszystkiego, co dotyczy samego człowieka, struktury człowieka. Także bardzo głęboko wniknął w struktury związane z etyką, logiką. No i dzisiaj też dotkniemy troszkę nauki, którą sam stworzył, której wcześniej nie było i której nawet jego mistrz Platon nie znał, a mianowicie metafizyka. Nauka, która po dziś dzień istnieje, co prawda coraz bardziej jest ona jakby spychana na boczne tory, niemniej jednak dla Arystotelesa była to nauka najbardziej, można powiedzieć, głęboka, najszersza, no i w związku z tym najważniejsza. Twórczość tego greckiego uczonego uchodziła przez pewien czas za wzorzec uprawiania filozofii. Jak Arystoteles rozumiał proces poznawania? No więc oczywiście na dzisiejszym naszym spotkaniu nie będziemy mogli dotykać wszystkich wymiarów jego wielkiego dzieła. Mógłbym bez przesady powiedzieć, że dzisiejszy nasz poziom wykształcenia, na przykład magisterium czy licencjat, na pewno jest o wiele, wiele niższy niż ten poziom wiedzy, który miał Arystoteles. Nawet myślę, że wielu doktorów, gdy chodzi o stopień naukowy, też nie zna aż tak wiele detali czy wiedzy, jaką on właśnie wówczas posiadał. No więc tutaj tym wstępem jakby chciałem pokazać, że Arystoteles nie tylko wytworzył pewien sposób poznawania, ale stworzył także ogromny system wiedzy jako skutek tego poznawania. Tak inaczej, jakby ilustrując to, możemy powiedzieć, że dany człowiek może nauczyć się budować domu, może zapisać się do jakiejś szkoły budowlanej, poznać różne tajniki związane z budowaniem domu, ale później jest pytanie, ile on będzie budował. Ile tych domów rzeczywiście będzie chciał postawić, ile serca włoży w tę budowę, no i jaki będzie efekt, czyli jaka będzie trwałość tych domów. Więc w przypadku Arystotelesa rzeczywiście wytworzył tak skuteczny i tak głęboki i tak owocny system poznawania, że był w stanie wybudować ogromną konstrukcję myślową, która faktycznie przetrwała wieki i która po dziś dzień, jak tutaj pani Małgorzata wspomniała, jest aktualna. Nie tylko jest inspiracją dla nas, ale w wielu przypadkach jest swoistym fundamentem myśli
przemyślenia europejskiego. Może nie wszyscy do końca mamy tego świadomość, ale faktycznie posługujemy się logiką Arystotelesa, posługujemy się wieloma strukturami myślowymi, które on przetorował i które okazały się niesamowicie trafne, niesamowicie skuteczne. Więc gdy chodzi o proces poznawania, to już samo to zagadnienie mogłoby być tematem na kolejne jakieś spotkanie, co to znaczy, że człowiek ma możliwość poznawania. No, moglibyśmy powiedzieć, nie tylko człowiek. Zwierzęta mają możliwość poznawania, mają swoje zmysły i w różny sposób je wykorzystują, żeby się orientować w świecie, na różne sposoby zdobywać pewne cenne informacje. Wiemy, że poznają też aniołowie, no i najdoskonalej poznaje sam Pan Bóg. Ale oczywiście Arystoteles skupił się tutaj na opisaniu procesu poznawania typowego dla człowieka. No i zresztą jasno musimy sprecyzować, że gdy chodzi o filozofię Arystotelesa, jest to filozofia jakby wtopiona w naturę ludzką. Mówimy o filozofii ludzkiej. Oczywiście może nam się to wydawać zupełnie naturalne, to stwierdzenie, ale jednak dla pewności warto to dodatkowo tutaj podkreślić czy zaznaczyć. No i w związku z tym, jak Arystoteles rozumiał proces poznawania? Ten proces poznawania, tak mówiąc bardzo w skrócie oczywiście, bo to jest też wielkie zagadnienie teorii poznania Arystotelesa, ale w skrócie możemy powiedzieć, że odbiegł tutaj od swojego mistrza Platona, który to Platon twierdził, że całe źródło prawdy o naszym świecie, w którym żyjemy, znajduje się w świecie idei. Trzeba poprzez świat idei próbować poznać świat zmienny, świat materialny, świat właśnie ten, w którym tutaj żyjemy i który nie jest światem doskonałym, nie jest światem najbardziej prawdziwym. Natomiast Arystoteles zmienił tę perspektywę. To jest bardzo istotna zmiana w stosunku do właśnie Platona. Na czym polega ta zmiana? No między innymi można by to tak zobrazować, jak widać to na pięknym obrazie szkoły platońskiej w Muzeum w Louvre w Paryżu. Odnajdujemy taki piękny obraz, gdzie Platon z Arystotelesem przechadzają się. Jeden ma rękę uniesioną do góry, to jest właśnie Platon, a drugi ma rękę skierowaną ku dołowi. Ten pierwszy chce powiedzieć, tam jest prawda, poprzez świat idei poznajemy świat materialny, także to, kim jest człowiek. Natomiast Arystoteles mówi, nie, nie musimy sięgać do świata idei, żeby w ogóle rozpocząć poznanie. Możemy rozpocząć poznanie właśnie poprzez zmysłowy kontakt ze światem, który mamy. Czyli poprzez wzrok, słuch, dotyk, różnego rodzaju eksperymenty i tak dalej, możemy zdobywać tą pierwszą warstwę różnego rodzaju danych, które nazywamy danymi zmysłowymi. Nazywamy je danymi zmysłowymi dlatego, że właśnie zmysły są tymi receptorami danych. Na przykład oczy widzą fale, oczy widzą barwy, kształty i tak dalej. Uszy słyszą różnego rodzaju fale dźwiękowe. Mamy smak, dotyk, powonienie i tak dalej. Każdy zmysł jest jakby nastawiony na inny rodzaj treści zmysłowych. Na przykład nie możemy oczami słuchać muzyki. Albo na przykład uchem testować zapachu zupy. Więc każdy zmysł ma ten swoisty, że tak powiem, mechanizm, który sprawia, że tylko dana treść zmysłowa do niego dociera, a inne treści nie docierają. No oczywiście moglibyśmy się zapytać, czy te nasze pięć zmysłów to jest już całe spektrum możliwego kontaktu fizycznego z naszym światem materialnym? No odpowiedź byłaby, że nie, bo mamy inne zwierzęta, które mają jeszcze jakby inne możliwości komunikowania się ze światem, których my nie mamy. Na przykład ryby w wodzie, czy ptaki w powietrzu i tak dalej. No ale do tego nie będziemy dzisiaj tutaj zmierzać.
To jest jakby też inne zagadnienie. Natomiast właśnie chcę jeszcze raz podkreślić, że tym pierwszym etapem poznawania u Arystotelesa to jest właśnie to najbardziej nam dostępne poznanie zmysłowe. To poznanie zmysłowe nas wprowadza w pewną warstwę faktów czy informacji, które są następnie analizowane przez nasz rozum. Rozum jest w stanie rozpakowywać różnego rodzaju dane, które widzimy, słyszymy, dotykamy i tak dalej, i z nich wyłaniać treści głębsze, bardziej ogólne, bardziej niezmienne. Na przykład możemy spojrzeć wokół siebie i na przykład zobaczyć, że tu wokół mnie jest na przykład 4 krzesła. Ja te 4 krzesła widzę, ale wzrokiem nie jestem w stanie ich policzyć. To dopiero wyobraźnia działa i umysł się włącza i on sprawia, że mam świadomość, że to są 4 krzesła. Czyli pojawia się liczba 4, która jest już jednostką matematyczną i której nie widzi oko. My tylko możemy widzieć symbol liczby 4, ale samej liczby 4 nie jesteśmy w stanie widzieć, bo jest to wielkość matematyczna niewidoczna ze świata duchowego. Natomiast my ją oczywiście obrazujemy symbolem liczby 4, który na przykład w języku łacińskim inaczej wygląda, w języku sumeryjskim inaczej, w języku załóżmy naszym tutaj europejskim inaczej i tak dalej. No i możemy na różne sposoby jeszcze oznaczać daną liczbę, gdy chodzi o zapis symboliczny. Natomiast, jak wspomniałem, umysł jest w stanie dokonywać pewnych analiz, pewnych selekcji i w ten sposób jakby kontynuować ten proces poznania już na poziomie właśnie umysłowym. No i dlatego tym drugim etapem poznawania, bo pierwszym jest zmysłowy, to jest właśnie ten etap umysłowy. Oczywiście człowiek może zdobyć tak wiele różnych detali na bazie poznania zmysłowego i później już, że tak powiem, zawisnąć tylko na poziomie poznania umysłowego. Wtedy byśmy mogli powiedzieć, że możemy zamknąć oczy, uszy i nawet nie otwierać książek, a mimo wszystko na bazie tych danych, które mamy w pamięci czy w naszym systemie różnych teorii, tworzyć nowe teorie. No i to jest jakby dalsza część jeszcze poznania, które nazywamy aprioryczne, czyli odcięte już od tych kanałów, które są kanałami poznania zmysłowego. Ale na tym nie jest koniec, gdy chodzi o proces poznania u Arystotelesa. Idzie on dalej i wyróżnia jeszcze kolejny poziom poznania, który jest oznaczony takim dość tajemniczym pojęciem chotoria. W języku polskim byśmy powiedzieli teoria, natomiast u niego to pojęcie oznacza nowy, jeszcze wyższy poziom poznania naturalnego, jakim jest poznanie kontemplacyjne. Jest to poznanie, które jest jakby już ponadpojęciowe i które sięga do bardzo głębokich poziomów wiedzy tego świata, w którym tutaj żyjemy. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że u Arystotelesa pojawiają się co najmniej 3 poziomy wiedzy. Poziom wiedzy, który uzyskujemy, no ten najpłytszy, zmienny, on jest oznaczony pojęciem doxa. No i ten wyższy poziom episteme, który już właśnie sięga do głębszych pokładów wiedzy, wiedzy bardziej ogólnej, bardziej niezmiennej. No i ta ostatnia, że tak powiem, już warstwa, związana z kontemplacją, która nas przenosi już całkowicie świat no, niezmienny. Całkowicie świat, byśmy powiedzieli, duchowy, czy nawet wręcz związany z najdoskonalszym bytem, jakim jest sam Pan Bóg, ponieważ jak wiemy, Platon, a może nie wszyscy wiedzą, Platon dochodził w jakiś sposób, ale Arystoteles bardzo wyraźnie doszedł do stwierdzenia istnienia bytu najdoskonalszego, którego nazwał Choteos, czyli Bóg. I to jest wyjątkowy przypadek w historii filozofii. Po raz pierwszy się pojawił właśnie w historii filozofii taki przypadek, gdzie Arystoteles właśnie doszedł do tego stwierdzenia istnienia Boga. Może jeszcze o tym troszkę później powiemy głębiej, ale tu już zaznaczam, że taka sytuacja u niego
pojawiła się, zaistniała. Arystoteles uważał, że tylko działania zgodne z rozumem prowadzą do szczęścia. Jak ten grecki uczony przedstawił rozum? No więc zachęcam tutaj, gdy chodzi o taką szerszą odpowiedź na ten temat, bo jest to bardzo ciekawe pytanie, związane zresztą z bardzo głęboką odpowiedzią, i zachęcam do przynajmniej otwarcia, dotknięcia takiej książki, która nosi tytuł Hepsychę, o duszy. Jest to też w historii filozofii, a także psychologii bardzo cenna pozycja, opisująca właśnie, jak Arystoteles rozumiał duszę ludzką. Dusza ludzka, jak wiemy, ma bardzo wiele różnych propozycji, gdy chodzi o różne teorie opisujące jej strukturę, jej działanie i tak dalej. My w tym pytaniu oczywiście nie będziemy skupiać się na całej duszy ludzkiej, ale na bardzo istotnej części duszy ludzkiej, jakim jest właśnie rozum. Do czego służy rozum? Więc rozum to jest jedna z podstawowych władz dusz. Tak jak w ciele na przykład mamy ręce, nogi, oczy i tak dalej, i one są potrzebne, żeby nasze ciało funkcjonowało, tak samo właśnie nasza dusza ma dwie władze. I o tym powinniśmy dzień i noc pamiętać, że gdy chodzi o duszę, ma ona dwie podstawowe władze. Jedna władza to jest właśnie rozum, a druga władza to jest wola. Rozum służy do poszukiwania prawdy, wyławiania tej prawdy z różnych struktur. Ta prawda jest, byśmy powiedzieli, uwięziona, czy wtopiona, czy w jakiś sposób wkomponowana w różne struktury bytów, które związane są z takimi czy innymi treściami. Natomiast wola odpowiedzialna jest za naszą dynamikę. Prawda rozświetla na świat wokół. Gdybyśmy sobie wyobrazili taki ciemny pokój, w którym jesteśmy zamknięci i chcemy się z niego wyzwolić, to rozumem jesteśmy w stanie rozświetlać to, gdzie jesteśmy, jakie są nasze możliwości, jakie są szanse uwolnienia i tak dalej. Natomiast wola jest tą władzą, która, że tak powiem, włącza bieg, tak jak w samochodzie. Wsiadamy, dopóki nie włączymy biegu, to możemy różne rzeczy robić, ale cały czas stoimy. Cały czas jesteśmy bierni. Możemy się zastanawiać, do czego służy kierunkowskaz, kierownica i tak dalej, cały wykaz różnych rzeczy, które są w samochodzie i które działają, ale ta zasadnicza rzecz, żeby się po prostu przekonać, że samochód służy do poruszania, to jest właśnie włączenie tego biegu przy pomocy sprzęgła i właśnie skrzyni biegów. I wola działa, no tak byśmy powiedzieli, podobnie, jest tutaj pewna analogia, że wola nas wprawia w ruch. Możemy wiele rzeczy sobie zaplanować, możemy wiele rzeczy przeanalizować, stworzyć jakiś plan działania i w pewnym momencie trzeba powiedzieć koniec. Dalej już nie będę się zastanawiał, robię to. Wtedy włącza się wola. No oczywiście wyobrażamy sobie, że wola współpracuje z rozumem. Wola słucha tych różnych propozycji, no ale w pewnym momencie trzeba coś wybrać. I ten wybór jest dla nas bardzo istotny, bo on w jakiś sposób nas buduje. On w jakiś sposób nas sprawdza, weryfikuje. O tym przepięknie mówił już święty, nieobecny wśród nas fizycznie, ale duchowo na pewno tak, Jan Paweł II w swojej książce Osoba i Czyn. Przepięknie mówił, co się dzieje, gdy dokonujemy świadomego czynu. Czyli działamy w sposób wolny, świadomy i rozumny. Tam jeszcze dochodzi ten trzeci czynnik, jakim jest świadomość. Natomiast tutaj dotknąłem tylko właśnie tego czynnika wolitywnego. No ale wracamy do źródła czy punktu wyjścia, bo pytanie dotyczyło właśnie rozumu. No ale chciałem pokazać, że działa on w kontekście czy obok woli i obok świadomości. Natomiast tego zagadnienia świadomości Arystoteles aż tak bardzo nie rozwinął, natomiast zagadnienie woli tak.
To zagadnienie woli później było jeszcze rozwijane przez innych wielkich myślicieli, jak na przykład święty Augustyn bardzo głęboko rozwinął kwestię woli, natomiast bardzo szczególnie rozwinął kwestię rozumu właśnie Arystoteles. I tutaj chciałbym się skupić tylko na dwóch rzeczach, a mianowicie to, że wyróżnił on w naszym rozumie rozum bierny i rozum czynny. Są jakby dwie części, które da się wyróżnić w naszym rozumie. Jedna i druga współdziałają razem, jak orzeł i reszka, ale każda ma jakby coś innego do wykonania. Rozum bierny, jak sama nazwa mówi, nie jest to ta część inicjująca jakieś działanie, tylko jest to ta część, która doznaje, która wchłania, byśmy powiedzieli, pewne treści poznawcze, która w jakiś sposób służy do ich gromadzenia i utrwalania. Oczywiście nie jest to też pamięć. Pamięć to już jest o wiele bardziej, że tak powiem, bierna część. Ona jest, pamięć jest rozważana jako zmysł wewnętrzny. Natomiast intelekt bierny współpracuje bezpośrednio z intelektem czynnym. Natomiast czym jest intelekt czynny? Intelekt czynny jest właśnie tym swoistym światłem, które rozświetla. I Arystoteles tutaj idzie bardzo daleko, mówiąc, że intelekt czynny to jest jakby cząstka boskości w duszy ludzkiej. Że to, że my możemy poznawać, czy inaczej mówiąc, rozpakowywać treści bytów, które są wokół nas, jest to ogromnie wielki dar, którego inne istoty na Ziemi tutaj nie mają. Inne istoty poznają właśnie zmysłowo, poznają w sposób bardzo prosty. Natomiast człowiek sięga o wiele głębiej, właśnie dzięki intelektowi czynnemu. Intelekt czynny jest ogromnie cenną, że tak powiem, częścią naszej duszy, według Arystotelesa wręcz pozaziemską. I co trzeba powiedzieć jeszcze, że intelekt czynny według niego jest nieśmiertelny. Arystoteles nie miał tej teorii nieśmiertelności duszy, którą my uznajemy w naszej religii katolickiej. Był przekonany, że intelekt bierny rozprasza się w chwili śmierci, a pozostaje nieśmiertelny właśnie intelekt czynny. Mniej czy bardziej rozwinięty tutaj w ciągu całego naszego życia. No więc ta przygoda w poznaniu, to jest tak paradoksalnie teraz mówię, że my poznajemy to, czym poznajemy. Że człowiek ma taką możliwość zwrócenia się i poznawania to, czym ja poznaję. To jest właśnie niesamowita zwrotność, gdy chodzi o nasze poznawanie, że my możemy, że tak powiem, spojrzeć na siebie. Tego nie może uczynić na przykład długopis, czy nawet kot, czy jakieś zwierzę, żeby dokonywać samorefleksji, żeby zastanawiać się nad sobą samym, a tutaj w tym przypadku dokładnie mówię, nad narzędzie naszego poznawania. No bo moglibyśmy powiedzieć, to zaraz, czym ja poznaję mój rozum, którym poznaję? Czy mam dwa rozumy? Jak to się dzieje, że mogę na przykład to, że spoglądam w lustro i widzę siebie, no to właśnie dzięki lustrze widzę tego właśnie siebie. Natomiast jak to się dzieje, że ja mogę poznawać mój rozum? Czyli czym poznaję mój rozum? No właśnie dotykamy tutaj niematerialności rozumu. Niematerialność rozumu pozwala nam na te zdwojenia, na tę swoistą bilokację. Na to, że tam już nie jest tak, że braknie nam obszaru, że no na przykład jeżeli komuś damy 2 złote, to go nie mamy. Ktoś inny go ma. Natomiast w tym przypadku możemy dzielić i nadal mamy. W przypadku świata duchowego dochodzi do przedziwnych i przepięknych różnych właśnie zasad, które są typowe dla świata duchowego. No więc na temat tej tajemniczości, wielojęzykowości poznania w obszarze intelektu i rozumu. Można by oczywiście mówić jeszcze znacznie więcej, no ale przynajmniej tak dzisiaj w takim małym, że tak powiem, tutaj wymiarze
to czynię. No i myślę, że będzie jeszcze okazja kiedyś dla bardziej wtajemniczonych czy bardziej chętnych do takiej właśnie przygody wnikania w struktury naszego świata związanego z naszym poznaniem, żeby go jeszcze bardziej rozświetlać. U Arystotelesa wyróżniamy tak zwane złożenia bytowe. Czym są te złożenia? Więc gdy chodzi o złożenia bytowe, to jest rzecz taka bardzo klasyczna. Ktoś, kto studiuje Arystotelesa, zwłaszcza teorię poznania czy metafizykę, obowiązkowo musi zahaczyć o to pojęcie, no ogólnie mówiąc, mało znane w świecie codziennym. No po pierwsze trzeba jasno powiedzieć, że Arystoteles bardzo rozwinął pojęcie byt. No tutaj zachęcam do nabycia czy pożyczenia w bibliotece może bardzo cennego jego dzieła, jakim jest Metafizyka. Tam mamy bardzo głęboką właśnie teorię tego wszystkiego, co dotyczy bytu, czyli tego pojęcia, które obejmuje wszystkie możliwe istniejące byty. Jeżeli na przykład mówimy o stole, to jeżeli nie powiem ten stół, tylko ogólnie stół, to znaczy, że myślę o wszystkich stołach, gdziekolwiek by były. W Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy załóżmy w Europie, czy gdziekolwiek. Stół, jeżeli ktoś powie takie pojęcie, to ogólnie myśli się jakikolwiek stół. No i wtedy to pojęcie obejmuje faktycznie setki tysięcy, czy nawet milionów stołów. Jeżeli powiemy na przykład istota żywa, to takim pojęciem obejmujemy o wiele więcej bytów niż w przypadku pojęcia stół, bo obejmujemy wszystkie te istoty, które są obdarzone życiem. Czyli i rośliny, i zwierzęta, i anioły, i ludzi, i Boga, i wszystkie byty niebiańskie, duchowe. Więc ogólnie mówiąc, ogólnie ogromna ilość bytów, które tutaj jakaś przeszkoda się pojawia, które mogą być właśnie objęte pojęciem istota żywa. I do czego zmierzam? Że najszerszym pojęciem, czy najbardziej pojemnym pojęciem, które właśnie Arystoteles wytworzył, to jest właśnie pojęcie bytu. W pojęciu bytu zawiera się każda rzecz. Bez względu na to, czy to jest żywa, czy ona znajduje się w Polsce, czy w świecie, czy na końcu innej galaktyki i tak dalej. Jeżeli ma jakąś treść i jeżeli istnieje, to nazywamy ją bytem. No i właśnie Arystoteles wytworzył i bardzo precyzyjnie określił, czym jest byt. No i właśnie ogólnie mówiąc, bytami zajmuje się metafizyka i w obszarze tej nauki pojawiają się tak zwane złożenia bytowe. Czyli ogólnie mówiąc, próba odpowiedzi na to, jak można dany byt rozłożyć na czynniki pierwsze. Jeżeli na przykład wrócilibyśmy do tego samochodu, załóżmy, który złożony jest z kilku tysięcy części, no to faktycznie byłoby tam dużo do mówienia, z czego złożony jest samochód. Ale nie ogólnie jakbyśmy powiedzieli z karoseli, silnika, kierownicy, skrzyni biegów. No i właściwie ta reszta to są dodatki, ale te zasadnicze rzeczy to są te. No oczywiście jeszcze zbiorek na paliwo by się przydał i tak dalej. No ale no te podstawowe muszą być. Te dodatkowe mogą, niekoniecznie muszą, ale te podstawowe muszą być. I coś podobnego mamy w przypadku odpowiedzi na pytanie, czym są złożenia bytowe. Więc według Arystotelesa mamy cztery złożenia bytowe. Gdyby ktoś zapytał Arystotelesa, jak rozpakować byt, w jaki sposób go rozłożyć na czynniki pierwsze, to właśnie odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią. Czyli odpowiedź na pytanie, jakie są złożenia bytowe. Z czego dany byt się składa? No więc to pierwsze złożenie to jest bardzo proste i nawet można powiedzieć, możemy być zaskoczeni, że aż tak proste. A mianowicie, że każdy byt składa się z materii i z formy. Co to jest materia? No to jest ten swoisty budulec. Na przykład dom składa się z pustaków, czy z cegieł, zaprawy i jeszcze kilka innych rzeczy. No i to jest właśnie ta materia,
z której murarz buduje dom. Gdybyśmy powiedzieli, z czego zbudowana jest na przykład ta rzeźba Chrystusa Króla, którą tu widzimy na ekranie, no więc opowiedzielibyśmy, no albo z betonu, albo z jakiegoś innego trwałego surowca, który sprawia, że właśnie na zewnątrz może stać i nic się mu nie dzieje. Można go też zrobić z gipsu, czy z jakiegoś jeszcze innego tworzywa, no i w środku, w domu także może stać. Więc ogólnie mówiąc, materia to jest to, z czego coś jest zrobione. Gdybyśmy powiedzieli, a z czego zbudowany jest człowiek, no ogólnie odpowiadamy z ciała. Ale to jest bardzo ogólne powiedzenie, bo wiemy, ile rodzajów mamy narządów, tkanek, komórek. Więc no, bardzo skomplikowana jest budowa ludzka. No ale ta ogólna odpowiedź jest poprawna. Człowiek składa się z duszy i z ciała. Czyli dusza, która organizuje ciało i ciało, które jest organizowane przez duszę. No więc daję tutaj kilka takich przykładów, by uświadomić czy zilustrować, czym jest materia i forma. Jeżeli na przykład malarz ma wykonywać jakiś swój obraz, no to co dla niego będzie materią? No właśnie kupiona jakaś powierzchnia do malowania, czyli najczęściej płótno lub drewno. No i oczywiście farby. To jest drugi podstawowy tutaj czynnik, który jest mu potrzebny jako materia do tego, żeby rozpocząć przygodę malowania. Czyli co on tutaj dokonuje? Ano właśnie materializuje swoją wyobraźnię. Chce na przykład namalować zachód słońca i on sobie wyobraża, gdzie ten zachód słońca będzie zlokalizowany, czy w górach, czy nad morzem, czy nad rzeką, czy w lesie. Czyli te wszystkie detale, które gdzieś tam w wyobraźni mu się pojawiły, on je nagle materializuje właśnie farbami i pędzlem. Czyli gdybyśmy zanalizowali teraz taki byt, jakim jest obraz olejny, to możemy powiedzieć, że materią tego obrazu jest właśnie to płótno naciągnięte na ramę oraz różnego rodzaju farby, które użył malarz do jego realizacji. No więc to jest taka ogólnie bardzo tutaj pobieżna próba wyjaśnienia, czym jest materia i czym jest forma. Oczywiście forma to jest ta część teoretyczna. Możemy powiedzieć, że na przykład przed domem może leżeć 1000 cegieł jako materia, ale z tych cegieł możemy zrobić bardzo różne rzeczy. Słupki ograniczeniowe, garaż, dom, czy jakąś jeszcze inną konstrukcję. I to, co zrobimy z tych cegieł, to jest właśnie ta forma. Czyli ogólnie mówiąc, w tym przypadku ten projekt. Swoista myśl, którą chcemy zrealizować, używając właśnie tej materii. No więc, mając tu przed sobą, załóżmy długopis, kolejna rzecz. Czym jest materia, czym jest forma? No materia jest właśnie to wszystko, co zostało użyte, żeby wyprodukować ten długopis, czyli na przykład aluminium, farba, którym został pomalowany, poza tym wkład wypełniony odpowiednim tuszem i tak dalej. Więc tam mamy różne materie, które były skomponowane, by powstał właśnie długopis. A forma? No forma to jest właśnie ten cały opis techniczny, jak produkuje się na przykład taki długopis, bo można produkować jeszcze setki innych długopisów i za każdym razem używać innej formy, czyli innych zasad produkcji długopisu. No więc to jest ta jedna rzecz, gdy chodzi o złożenia bytowe, a mianowicie materia i forma. Z czego jest zrobiony i jaka treść jest ukryta w tej właśnie materii. Natomiast drugie złożenie bytowe to jest substancja i przypadłości. Jest to kolejny bardzo ciekawy pryzmat czy aspekt analizy bytu, ogólnie mówiąc no, rozkładu bytu, na dwa różne czynniki. No i najprościej mówiąc, gdybyśmy mieli tutaj właśnie do analizowania ten konkretny długopis, to moglibyśmy powiedzieć, że substancją tego długopisu jest to, co składa się na jego długopisowatość. Czyli to, dzięki czemu nie jest on ołówkiem,
ani prętem, ani kawałkiem, załóżmy, drewna, ale długopisem. I ta długopisowatość jest zawarta w definicji długopisu. Jeżeli by ktoś na przykład zapytał mnie, co to jest długopis, to wtedy odpowiadam definicją. To jest pewne narzędzie, które mogę wziąć do ręki i które mogę pisać. To jest taka najprostsza definicja, oczywiście możemy ją precyzować bardziej, no ale każdy jakoś tam próbuje definiować daną rzecz, czyli wyłuskiwać z niej to, co jest istotne. Na przykład gdybyśmy pytali się, co to jest marchewka, więc ogólnie mówimy, jest to warzywo koloru czerwonego, które ma taki smak, które służy do tego, tamtego i owego, ale musimy na tyle sprecyzować, żebyśmy nie pomylili marchewki na przykład z pietruszką lub na przykład z porem lub z jakimś innym jeszcze warzywem. Czyli w każdej definicji muszą być bardzo istotne rzeczy, dzięki którym ta rzecz jest właśnie tym, czym jest. A kim jest człowiek? No, ogólna definicja, zwierzę rozumne. Czyli mamy bardzo wiele wspólnych cech ze zwierzętami, ale mamy jeszcze jedną cechę, których nie mają zwierzęta, czyli rozumność. I to jest prosta definicja, która bardzo głęboko nas, że tak powiem, pozycjonuje w świecie istot żywych. No więc czym jest substancja, czy są przypadłości? Na przykład w przypadku bytu ludzkiego, człowieka, przypadłościami może być na przykład wzrost, moja postawa, czy leżę, czy siedzę, czy biegnę, czy stoję, czy podnoszę rękę do góry, mój wiek, czy to, czy jestem wysoki, czy niski, kolor oczu i tak dalej. To są wszystko rzeczy przypadłościowe, które są typowe dla danego człowieka, ale nie są typowe dla człowieka jako człowieka. Natomiast typowe rzeczy dla człowieka jako człowieka to są rzeczy substancjalne. Czyli to, że od urodzenia do śmierci jest tym samym bytem, ma ten sam dowód osobisty, ma to samo imię, nazwisko i tak dalej i cały czas jest jakby no, tym samym podmiotem. Jeżeli mówimy o danym Janie Kowalskim, to myślimy o jednym konkretnym bycie. I nie możemy sobie wyobrazić, że na przykład Jasiu Kowalski, gdy osiągnie 20 lat, przestaje być nim, staje się na przykład Stasiem Kowalskim. Staś Kowalski to jest ktoś inny, bez względu na to, czy ma 15, czy 20, czy 70 lat. Czyli co z tego wynika? Że wiek jest także przypadłością. Wiek nie jest w grupie cech substancjalnych. W grupie cech substancjalnych są te cechy, które są konieczne, żeby ten byt zdefiniować, żeby go umieścić właśnie, czy ująć w tych wszystkich aspektach treściowych, które są typowe dla tego danego bytu. To jest to drugie złożenie, czyli substancja przypadłości. Mamy jeszcze kolejne złożenie, czyli akt i możność. Inaczej mówiąc, to, co mogę teraz oraz to, co już zrealizowałem. Na przykład ileś tam minut temu, no załóżmy 40 minut temu, miałem możliwość połączenia się z telewizją Chrystusa Króla. Zrobiłem to, czyli zaktualizowałem. Miałem możliwość realizowania programu i teraz jestem w trakcie tego robienia, czyli aktualizuję. No i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, 30 lat temu miałem możliwość wstąpić na seminarium, zrealizowałem to. To się stało faktem. Czyli możliwość to jest właśnie ten stan przed wykonaniem, który może być zaktualizowany. Jeżeli na przykład malarz chce namalować obraz, to jest w możliwości malowania. Jeżeli zaczyna malować, to już jest w procesie malowania. Jeżeli ukończy malowanie, to już go zaktualizował. No i widzimy, że w przypadku bytu zmiennych cały czas moglibyśmy analizować, co jest możliwe do zrealizowania, co już zostało zrealizowane. Czyli inaczej mówiąc, teoria aktu i możliwości jest świetnym sposobem określania bytu w aspekcie jego dynamizmu. Jest to swoista historia bytu. Gdybyśmy teraz wzięli, tak powiem, na tapetę panią Małgorzatę w aspekcie aktu i możliwości, to moglibyśmy wymienić wszystkie możliwości, które były do zrealizowania, które już zostały zrealizowane. Łącznie z przyjazdem do Stanów Zjednoczonych i załóżmy zaangażowanie się w telewizję Chrystusa Króla i tak dalej, i tak dalej. No i to jest ta cała lista różnych rzeczy, które mogły być realizowane i zostały zrealizowane.
One w jakiś sposób przekreśliły inne możliwości, żeby na przykład nie pojechać do Argentyny czy do RPA, tylko właśnie do Stanów Zjednoczonych. Nie można być w różnych miejscach naraz w tym samym czasie. No i to samo dotyczy wielu innych wyborów. Więc możliwość i akt są właśnie tą kolejną formą ujęcia bytu, żeby go w jakikolwiek sposób poznać. No i jeszcze jedna metoda czy sposób poznawania bytu to jest właśnie dotarcie do przyczyn bytowych. Każdy byt, żeby został poznany, powinniśmy poznać cztery przyczyny, czyli przyczynę materialną, formalną, sprawczą, celową. Jeżeli poznamy te cztery przyczyny, no to rzeczywiście byt staje się nam, że tak powiem, poznany. Nie ma przed nami żadnych tajemnic. Wiemy, kim jest, dokąd zmierza, z czego powstał, kto go zrobił. To są takie właśnie podstawowe tutaj aspekty rozpakowania czy poznania danego bytu. Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, mówił Arystoteles. Jak rozumować jego cnoty dianoetyczne, mądrość i rozsądek? Więc gdy chodzi o kwestię etyki, jest ona inna. Jest tutaj też zasadnicza różnica, gdy chodzi o etykę u Platona lub etykę u Arystotelesa. No między innymi dlatego, że Arystoteles jeszcze bardziej niż jego mistrz Platon wyakcentował to, że człowiek, jeżeli chce być doskonałym, to powinien doskonalić najdoskonalszą część swojej duszy. A tą najdoskonalszą częścią jego duszy jest właśnie intelekt, rozum. Może oczywiście doskonalić swoje zmysły, może się nauczyć szybko biegać, czy załóżmy szybko palcami ruszać, na przykład w przypadku gry na fortepianie, czy na skrzypcach i tak dalej. Niemniej jednak według niego w tej hierarchii różnych doskonałości czy aktywności, ta aktywność, która dotyczy właśnie rozumu, jest najbardziej wskazana i najdoskonalsza. Co z tego wynika? No, że jeżeli na przykład rodzice chcieliby, aby dane dziecko było jak najlepiej wykształcone, to przede wszystkim powinni zadbać o rozwój jego intelektualny. Cała reszta jest oczywiście też ważna. Nie chcę tutaj deprecjonować czy jakieś pomniejszać różnych innych specjalności, czy różnych zdolności, czy specjalnych darów, które człowiek odkrywa, bo one też mają swoją wartość i swój cel i tak dalej. No niemniej jednak, patrząc na człowieka z perspektywy Arystotelesa, to rzeczywiście widzimy, że tą rzeczywistością w człowieku najbardziej godną rozwijania jest właśnie nasza strona duchowa, w tym właśnie przedziale, który jest reprezentowany przez rozum, przez intelekt, czyli nasze władze poznawcze. No i właśnie tutaj się pojawiają dwie cnoty, inaczej mówiąc dwie sprawności, które człowiek powinien szlifować, a mianowicie mądrość i rozsądek. Mądrość sięga bardzo głębokich przyczyn danego bytu. Mądrość nas kieruje na bardzo głębokie poziomy właśnie wiedzy. Natomiast rozsądek jest potrzebny do działania. Rozsądek nam pomaga w wybieraniu różnego rodzaju prawd, które no, praktycznie powinny być zaaplikowane czy wykorzystane w naszym codziennym życiu. No bo wiemy, że żeby teoria miała wartość, ona musi być sprawdzona w praktyce. Gdyby matematyk siedział tylko przy biurku i nie próbował zaaplikować tych swoich rozwiązań, no to nikt by ich nawet nie poznał. Natomiast jeżeli on ma ten dodatkowy zmysł praktyczny, czyli wyobraźnię, gdzie można coś wykorzystać, gdy chodzi o różnego rodzaju odkrycia, to jest właśnie ta dokompletowanie tej aktywności na poziomie naszego intelektu. No i trzeba jasno powiedzieć, że mądrość to jest cnota, która jest obecna nie tylko u Arystotelesa,
przypominamy sobie przygotowania do sakramentu bierzmowania, tam uczyliśmy się o 7 darach Ducha Świętego. Jaki jest pierwszy dar? No właśnie dar mądrości. Drugi dar rozumu, dar rady, dar umiejętności. Proszę zobaczyć, 4 dary Ducha Świętego, które skupione są na naszych władzach poznawczych. To bardzo jest zbieżne z tą intuicją Arystotelesa. I zobaczmy, że jeżeli Duch Święty ma nas uświęcać i aktywować, to 4 z 7 darów kieruje właśnie na naszą stronę poznawczą. Żeby nas jak najbardziej, że tak powiem, rozbudzić, udoskonalić, no i w jaki sposób kierować na coraz to wyższe poziomy aktywności, działania i tak dalej. Więc no, widzimy tutaj, że to, co zaproponował Arystoteles, nie jest rozbieżne z naszą katolicką przestrzenią czy wiedzą, czy tradycją, bo widzimy, że my też bardzo staramy się na różne sposoby zgłębiać rolę i znaczenie mądrości. W Litanii Loretańskiej mamy takie wezwanie Stolico Mądrości. Zwracamy się tym wezwaniem do Matki Bożej. Czyli chcemy pokazać, no, stolica Polski jest Warszawa, najważniejsze miasto Polski, ale stolicą mądrości w przypadku nas, katolików, jest Matka Boża. Matka tego, który jest twórcą świata. Jest to przepiękna też tutaj, że tak powiem, ta myśl zawarta w tym wezwaniu, że Maria nas naprowadza na słowo, które stało się ciałem i dzięki któremu temu słowu zostało wszystko stworzone. Czyli inaczej mówiąc, w naszej religii mamy przepiękną perspektywę pokazującą, że Pan Jezus jest kluczem do zrozumienia wszechświata. No, o tym nas też uczył sam Jan Paweł II. Zachęcając do studiowania świętego Augustyna, który dokładnie szedł tą samą linią, pokazując, że żeby człowiek rozkręcił się, tak mówię już bardzo kolokwialnie, w tym świecie intelektualnym i poznawczym, to powinien sięgnąć do tej prawdziwej światłości, jaką jest światłość Boża. I ona rozświetla i dynamizuje nasze władze poznawcze. No, wracając jeszcze do Arystotelesa, chciałbym powiedzieć, taką jego myśl, czy taki swoisty przepis na doskonałość naszych władz poznawczych, mówi on w ten sposób, że jeżeli ktoś chce, aby jego poznanie było doskonałe, to musi poznawać doskonałe byty. Inaczej mówiąc, im doskonalszy byt poznawany, tym doskonalsza może być nasza wiedza, która wypływa z poznania tego doskonałego bytu. No i nie trzeba się domyślać, że Arystoteles właśnie pokazał to na różne sposoby, że tym najdoskonalszym bytem jest byt niezmienny, duchowy, jedyny, gdy chodzi o liczebność. No i ten, który właśnie on sam nazwał Hoteos, czyli Bóg. No to mniej więcej tyle, gdy chodzi o te cnoty dianoetyczne, które są zlokalizowane czy skupione właśnie w obszarze naszych władz poznawczych. A czy według Arystotelesa można rozumem dojść do poznania Boga? No więc już troszkę w trakcie tego wykładu potwierdziłem, że tak, ale żeby bardziej rozwinąć tę myśl, oczywiście no, na miarę naszych dzisiejszej możliwości skupienia, bo mogę mieć świadomość, że już trochę jest to za dużo, gdy chodzi o ilość tych treści, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że Arystoteles dochodzi do Boga w naturalny sposób 3 drogami. Drogą fizyki, metafizyki, fizyki, metafizyki i noetyki. I 2 z tych nauk są nam mało znane. Nauka fizyka jest znana, w szkole uczymy się, ale to jest inna fizyka niż ta, o której myślał Arystoteles. W każdym razie fizyka według niego to jest dział filozofii, który zajmuje się ciałem stałym, bytami materialnymi, w aspekcie ruchu, bardzo szeroko rozumianego. Metafizyka zajmuje się wszystkimi możliwymi bytami
I w obszarze metafizyki też możemy dojść do poznania Boga. I trzecia perspektywa noetyczna to jest perspektywa analizowania naszego nous, ponieważ rozum według niego w języku greckim wyrażane jest pojęciem nous. I stąd właśnie tworzy się to pojęcie noetyka, czyli analiza naszych władz poznawczych. Poprzez tę analizę także możemy dojść do Pana Boga. No, może przy kolejnych razach będzie okazja, żeby głębiej pokazać, jak on to zrobił, w jaki sposób rzeczywiście wykazuje, że na tych trzech drogach jest skuteczna perspektywa dojścia, czy dotknięcia wręcz naszym intelektem bytu, który jest niezmienny i który jest, no, ogólnie moglibyśmy powiedzieć, fundamentem całego wszechświata. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu doktorowi za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że zechciał ksiądz przyjąć nasze zaproszenie i spotkać się z nami, poświęcić nam swój czas. Chciałabym jeszcze poprosić na koniec księdza o błogosławieństwo dla nas. Bardzo, bardzo chętnie. Chcę włączyć też tych wielkich myślicieli. Może będziecie zdziwieni, ale Arystoteles też napisał kilka modlitw do tego swojego Boga, którego szukał na pewno całym sercem. Nie miał wyobrażenia, że Bóg może przyjąć ludzkie ciało, że jego matką może być człowiek i że jego ojciec pozostanie w niebie, a on tutaj będzie się przechadzał na ziemi 33 lata. Więc te prawdy go zupełnie przerastały. Niemniej jednak, na ile mógł i na ile pozwalało, ma ta pewna uczciwość naukowa, dochodzi do Boga właśnie w ten sposób naturalny. No i pokazał bardzo piękne obszary, czy właśnie te drogi przez niego rozjaśniane, że mogą one prowadzić właśnie do tego, którego nazywamy właśnie Bogiem, czy bytem najdoskonalszym. Więc włączamy tych wszystkich filozofów, którzy mniej czy bardziej jasno włączali się w tą wielką przygodę wszystkich ludzi, bo każdy właściwie na różne sposoby poszukuje Boga. My mamy te wyjątkowe, że tak powiem, środki, czyli Pismo Święte i życiorysy świętych i aniołów i Matkę Bożą. Czyli ogólnie mówiąc, mamy tak wiele środków, które nam ułatwiają ten proces. No a poza tym no właśnie tego typu rzeczy jak błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest tą mocą, która przelewa się albo przez kapłana, albo przez, no, rodzice mogą błogosławić swoje dzieci także i każdy może błogosławić kogoś innego, jeżeli tylko jest w łasce uświęcającej. Więc w duchu tej właśnie, tej wielorakiej możliwości ubogacania nas, chcę dzisiaj skorzystać z tej właśnie formy błogosławieństwa, która jest związana z kapłaństwem. I niech Pan Bóg przelewa przez tę formę jak najwięcej łask na nas wszystkich, którzy nas słuchają. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem był dziś ksiądz dr Roman Piwowarczyk. Ja się już z państwem... Dziękuję również jeszcze raz serdecznie. Szczęść Boże. Ja się już z państwem żegnam. Zapraszam do subskrybowania i oglądania naszej telewizji. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.